Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Ewangelia o powołaniu apostołów to Ewangelia, którą dobrze znamy. Chciałbym dzisiaj razem z wami zadać sobie pytanie, czy Pan Jezus się pomylił? Czy Jezus popełnił błąd? Czy Jezus popełnia błędy? A mianowicie, całą noc był na modlitwie. Był całą noc, wyszedł na górę, aby się modlić, trwał na modlitwie przed wyborem 12 apostołów. I oto wybrał 12 razem ze zdrajcą, razem z tymi, którzy nie chcieli go słuchać. Jednemu z nich musiał powiedzieć: zejdź mi z oczu, szatanie. Wybrał tych, którzy uciekli spod krzyża. Wybrał tych, którzy nie chcieli wierzyć w zmartwychwstanie. Co więcej, pośród nich jest ten, który nie wierzył świadectwu pozostałych, którzy widzieli Pana. Ale najbardziej bolesne, że wśród apostołów, że w gronie wybranych jest zdrajca. Czy Jezus się pomylił? Myślę, że to jest ważne pytanie. Ważne dla każdego z nas. Nie chodzi, czy Jezus popełnia błędy, tylko czy Bóg pomylił się w wyborze 12 apostołów. Bo Judasz jest dla każdego z nas niewygodny. Judasz jest w tym gronie po gorącej modlitwie całonocnej Jezusa, jest bólem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus myje mu nogi i mówi: macie sobie nawzajem nogi umywać po umyciu nóg Judaszowi. Jezus podaje mu Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy. Pokaż nam, kto jest zdrajcą. Ten, któremu teraz, podczas ostatniej wieczerzy, ten, któremu podam kawałek chleba i zanurzę go, wiemy, że w swojej krwi, w winie. Czemu Jezus to robi i czemu robi do samego końca? Ostatnia wieczerza jest dowodem na to, że Jezus, wybierając 12 apostołów, nie pomylił się. Gdyby się pomylił, to inaczej by wyglądała ostatnia wieczerza. Wtedy by powiedział apostołom: pomyliłem się, popełniłem błąd, jednego pośród was być nie powinno. A Jezus tak nie robi. Pokazuje zdrajcę, ale nie mówi, że się pomylił. A jak Judasz wychodzi z wieczerzy, to Jezus mówi: miłujcie się wzajemnie. I tylko po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie się wzajemnie miłowali. Mówi o tym właśnie w tym momencie, kiedy pokazał Judasz. Jezus się nie pomylił, wybierając 12, i to właśnie tych. Wybierając 12, wśród których nie ma Pawła, największego ewangelizatora i tego, który zanosi Ewangelię na świat. Ten, który wypełnia to, co Jezus powiedział apostołom: idźcie na cały świat. Apostołowie też się rozeszli i głosili, ale tym, który najbardziej za życie apostołów, jest ten, który nie jest w gronie 12 i mówi o sobie: jestem apostołem.
i wśród ludzi jest rozdarcie. Niektórzy mówią, że uzurpuje sobie to, a inni przyjmują. Czy Jezus się pomylił? No, nie pomylił się, dlatego że tym wyborem 12 apostołów, pośród nich Judasza, pośród nich tych, którzy się kłócą między sobą, walczą, kto jest najlepszy, kto jest największy, a jednocześnie uciekają spod krzyża i z drogi krzyżowej, ta grupa pokazuje, jaki jest Kościół. Pokazuje, jaki będzie Kościół. I pokazuje, że Jezus się nie pomylił, tworząc Kościół właśnie taki. Że w Kościele pośród nas jedynym wołaniem Chrystusa jest: umywajcie sobie nawzajem nogi i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. My sobie to przekładamy, przeformułujemy w ten sposób, że chodzi o ateistów, chodzi o tych, którzy zwalczają Kościół. O nich też. Chodzi też o tych, którzy prześladowali pierwszych chrześcijan. O nich też. Ale najboleśniejsze, najtrudniejsze jest w Kościele. Że ludzie Kościoła tak robią. Że kapłani, biskupi tak robią. Grono 12. Że we wspólnotach wśród ludzi zaangażowanych, że jak teraz jesteśmy na mszy w powszedni dzień, że my tak robimy, że my walczymy z chrześcijanami nawzajem ze sobą, oskarżając się. To jest największy ból i taki jest Kościół. I to najbardziej boli. Dobrze wiecie, że bardziej boli policzek od męża, od dziecka, od wnuka, niż od kogoś obcego, niż kogoś z innego miasta, nawet jak coś tam powie. Najbardziej boli ten, który jest z mojej krwi i z mojego ciała. A my jesteśmy tacy właśnie w Chrystusie, z Jego krwi i w Jego ciele ukryci, spożywający ten sam chleb. Taki jest Kościół. Jezus się nie pomylił, wybierając 12, tylko to, co nam mówi, to, co nam daje: kochajcie się nawzajem. Myjcie sobie nogi nawzajem, chociaż wielokrotnie to jest heroiczne i poza zasięgiem, jak się wydaje, poza zasięgiem naszych możliwości, ale w Bogu wszystko jest możliwe. I to jest właśnie przebaczenie. W Bogu wszystko jest możliwe. Zachęcam, żebyśmy, patrząc na tę Ewangelię i patrząc też na nasze rodziny, na Kościół, patrząc na to wszystko, co się dzieje dookoła, żebyśmy gdzieś powiedzieli: chcę kochać. Przed chwileczką, przed tą mszą świętą, jak stałem przy tym łóżku osoby z naszej parafii, która umiera, i rodziny, która płacze obok, to jest taki moment, kiedy wszystko się przestaje liczyć. Też nie ma rodziny, żeby ktoś nie był trudny. Ja tą panią odwiedzałem też jako chorą i wiem, że po prostu osoba niedołężna, z pamięcią bardzo słabą albo bez pamięci już, sprawia dużo problemów i dużo trudności. Jest uciążliwa. Ale w tym momencie, kiedy umiera, to wszystko przestaje mieć, cały trud, ból przestaje mieć wartość. Czy ma wartość zbawczą, ale przestaje być bólem, bo się z kimś żegnamy. I boli, i dlatego rodzina też płacze. I to jest to życie, które mamy właśnie tak żyć cały czas, że krótko tu jesteśmy, jesteśmy pielgrzymami na ziemi i zmierzamy do Boga. I apostołowie, tych 12, z tym doświadczeniem zdrady, bólu, też mają tak żyć cały czas. To jest trudne, ale do tego nas Bóg zaprasza. Jeszcze jedno z tej Ewangelii chcę krótko jeszcze powiedzieć, to zobaczmy, jak Jezus jest w działaniu swoim
heroiczny, jak jest, całą noc się modlił, bo ważna decyzja, wybór 12, taki trudny wybór, pełen bólu, podejmuje ten wybór i można by powiedzieć, na dzisiaj dość. To już było tak wyczerpujące, razem z nocą, już wystarczy. Tymczasem zszedł z nimi na dół, zatrzymał się na równinie, a tam był liczny tłum z różnych miast. Zaczął nauczać, uzdrawiać i uwalniać. To jest życie Jezusa. Nie ma odpoczynku. Po prostu. Cały czas. Cały czas tam, gdzie są potrzeby, gdzie są ludzie, wychodzić i z mocą działać, w mocy Bożej. To jest nasz Pan, niestrudzony. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, mamy nie rozpamiętywać ran, nie rozpamiętywać bólów, tylko po prostu iść dalej. Jezus po tym wyborze, tak bolesnym dla Niego, wiedząc już wszystko, kogo wybrał, wiedząc, że wybrał też Judasza, że wybrał Tomasza, wybrał Piotra i tak dalej, tych, co uciekną. I on z tym doświadczeniem bólu idzie do tłumu, naucza, uzdrawia, uwalnia, idzie dalej. To jest, myślę, też droga dla każdego z nas, wołanie dla każdego z nas. Amen.